Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w Koszącinie. Działa tu wyjątkowy ośrodek kultury i edukacji regionalnej stworzony przez Jana Myrcika, człowieka instytucję, znawcę i miłośnika Śląska, działacza społecznego, przewodnika, nauczyciela i autora setek publikacji. Jego szczególną pasją było od zawsze poznawanie skomplikowanych dziejów Śląska i Ślązaków oraz dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi. I trzeba to przyznać, robi to w cudowny sposób. Panie Janie, jest Pan cudownym, wyjątkowym nośnikiem kultury i historii Śląska. Skąd u Pana ta pasja, ta miłość do Śląska? Dziękuję za ten miły komplement. Miłość rodzi się w domu rodzinnym, tak bym to powiedział, i w otoczeniu, w jakim się człowiek znalazł albo znajduje. Ja muszę się przyznać na samym początku, przyznać to jest takie cudzysłów trochę słowo, że jestem Ślązakiem od pokoleń, od XVI wieku gdzieś, z obu stron i ojciec i matka Ślązakami byli i mogę powiedzieć, tam się uczyłem szacunku do historii, szacunku do ludzi i szacunku do tego, co człowiek wysiłkiem woli, rąk, myśli i dusz, jak poeta wzniośle powiedział, stworzył. Czyli do tego wszystkiego myślę o etnografii teraz, prawda? Takiego muzeum nie ma na całym Śląsku. Proszę powiedzieć, jak długo zbierał Pan te eksponaty i co tutaj się znajduje? To jest drugie zdanie od Pani, które mnie troszkę podnosi na duchu, że takiego nie ma. Wiem, że w odniesieniu do prawideł muzealnych jest tutaj troszkę wszystko inaczej poustawiane. Ale są tutaj takie rzeczy, jeśli to tak w to słowo ujmę, których gdzie indziej nie mam. Muzealnicy też chodzą odwiedzać tutaj. Kocham to po prostu. Kocham swoją przeszłość i kocham to, co ludzie stworzyli. W tym moim muzeum chcę pokazać przeszłość, piękną przeszłość zrozumianą dla Ślązaków. Miłość to uczucie. W ośrodku kultury stworzonym przez Jana Myrcika można przyjrzeć się Śląskiej Izbie Regionalnej, odtwarzającej wnętrze chaty z końca XIX wieku. Ściany są drewniane, z belek drewnianych i na ścianach trochę z kosem wiszą obrazy, do których się kiedyś modlono. Panie Janie, kiedy Pan śpi? Przecież Pan ciągle coś robi. Jak Pan nie pisze, to Pan coś zbiera, coś Pan opisuje. Ja mam taką niepisaną umowę z Panem Bogiem. Dziękuję Mu za dzień, ale proszę prolongatę, żeby jeszcze ze względu na robotę to zwalam, prawda? I myślę, że On mnie tam słucha, mówię po śląsku. I pytała mnie się znana redaktorka naszego radia, Panie Janku, jak Pan myśli, czy Pan Buczek rozumie po śląsku? Ja mówię, naturalnie ten język jest mu najbliższy. Zna go dobrze. A tutaj widzę zgromadzone piękne, wyjątkowe książki. Tak, to jest część moich zbiorów. Ta główna część, oscylująca gdzieś około 1000, myślę o starodrukach, o starych książkach, znajduje się piętro wyżej. Tutaj są książki łacińskie, niemieckie i polskie, te, które na Śląsku czytały, bo Ślązacy byli ludźmi oczytanymi. W ośrodku w Koszęcinie jest również małe lapidarium kultury cmentarnej oraz wystawa sztuki sakralnej. Panie Janie, w tym pomieszczeniu mnóstwo krzyży. Co to jest za krzyż? Żal mi się tych Jezusków zrobiło, będąc na giełdzie albo doświadczając, że mi ktoś pod drzwi postawił jakiś krzyżyk, albo w kapliczkach przydrożnych zostawił, albo u księdza przed farą. Ten krzyż ma szczególną wartość, bo to jest jakieś dziękczynienie syna dla swoich rodziców, którzy prowadzili hutę. Hieruę de Frischmeister Józef Broll. Tu spoczywa mistrz fryszerki Józef Broll i jego żona, pięknym niemieckim gotykiem, napisane może 300 przeszło lat temu.
Na podwórzu posesji Jan Myrcik postawił pomnik upamiętniający wszystkich młodych mężczyzn z Koszęcina, którzy polegli na wojnach, począwszy od czasów napoleońskich, aż po drugą połowę XX wieku. To jest szczególne miejsce dla mnie, epitafium dla poległych Koszęcinian. Nie patrzę tutaj oczyma patriotycznymi na to miejsce, bo patriotyzm ma każde państwo swój. W kierunku południowym w 1939 roku, 15 km stąd, byli już Niemcy. I tak w koło, można by powiedzieć, gdybyśmy w prawo zakręcili krąg, czas na to wszystkie te miejscowości należały do Niemiec i tak 20 km. Pod jednym z tych 134 kasztanowców, które książę wysadził na niezamieszkałym, bez domów, w swoich dobrach prowadzącą na dworzec, poległ w 1939 roku pierwszy żołnierz polski. Widziałem go na własne oczy z bardzo blisko. I historia powtórzyła się za niecałe 6 lat później. Poległ tutaj, w tym miejscu, pod przysłowiowym płotem, niemiecki major rezerwy, który był doktorem farmacji. Ubrano go w mundur, miał już około 60 lat, i tutaj się przyczołgał, nim jego ciało przeszyto pepechą, chyba 5 albo 6 strzałów dostał. Chciał uratować jeszcze swoje życie. O tych wszystkich ludziach, oni z drugiej strony są w formie krzyżeków przedstawieni, jak idą do nieba, tak bym powiedział. I pomyślałem sobie, muszę zebrać tych wszystkich chłopców, bo tak ich nazywam. I tak mówią, i dziennikarze także tak mówią, pana chłopcy. Jest ich 173 nazwiska na tej tablicy, niezależnie od tego, jaki mundur nosili. Z Koszęcina przenosimy się do gminy Świerklaniec, gdzie członkinie Stowarzyszenia Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej przygotowują wyjątkowy produkt zwany gemizą. Gemiza to są, wiadomo, z niemieckiego warzywa. Oma, wiadomo, babcia. Także przekazywana receptura od pokoleń, z pokolenia na pokolenie. Są tam warzywa na jesień zebrane z ogródka. Wszystkie warzywa, łącznie z zielonymi pomidorami. Marchewka, pietruszka, seler, por, pomidor zielony, może być czerwony, kalafior, brokuł, czosnek i do tego jeszcze papryka zielona. To jest wszystko mielone i zasolone. Stara metoda, że tak powiem, przechowywania produktu warzyw na jesień do wiosny. Do używania do zup, do mięsa, do przyprawiania placków, no do czegokolwiek. To jest produkt spożywczy, kultywowany jako stara śląska tradycja, ponad 100 lat już. Także odważyłyśmy się i dostałyśmy nagrodę w postaci certyfikatu. Jest to kultywowane, panie po prostu przypominają sobie, że takie coś było robione i było tak przechowywane, były warzywa, tylko i wyłącznie zasalane. Nieopodal gminy Świerklaniec, w gminie Woźniki, w gospodarstwie państwa Pliczków, powstaje inny produkt – olej tłoczony na zimno. W naszym gospodarstwie produkujemy kilka rodzajów olei tłoczonych na zimno, m.in. z rzepaku, słonecznika, czarnuszki, z lnianki rydzowej, z ostropestu, z lnu, z gorczycy, z pestek moreli gorzkiej, z konopi siewnych, z kokosa. Zajmujemy się produkcją olei tłoczonych na zimno. Jest to najstarsza i najzdrowsza metoda pozyskiwania olei z ziarna. Ziarna tłoczone są za pomocą prasy ślimakowej, która wyciska olej bezpośrednio z nasion, dzięki czemu olej zachowuje te same właściwości, które posiada dana roślina. Jest to olej w 100% naturalny, nie poddawany podgrzewaniu, nie jest rafinowany, nie posiada żadnych dodatków, konserwantów ani barwników. Stawiamy przede wszystkim na produkcję żywności naturalnej, pozbawionej sztucznych dodatków, konserwantów. Podczas podróży na Śląsk trafiamy również do gminy Ożarowice i jednego z najmłodszych browarów rzemieślniczych w tym regionie. Działa w Niezdarze, w budynku nieczynnej piekarni. Działamy od 2016 roku, już jesteśmy 5 lat na rynku. W
tym roku zostaliśmy nagrodzeni marką lokalną. Nazwa nawiązuje do kopalni srebra, która znajduje się właśnie w okolicy naszej miejscowości. Od kilku lat w Polsce jest moda na te rzemieślnicze piwa. Pojawia się coraz więcej małych browarów. Ludzie już nawet sami, gdzie spotykam się z tym bardzo dużo, że ludzie podchodzą do nas właśnie i mówią, że też ważą piwa w domu. U nas się to też właśnie tak zaczęło, że tata zaczął w domu robić piwa. I wszyscy się tym właśnie zafascynowaliśmy i udało nam się otworzyć browar. Tata spełnił swoje marzenia i teraz działamy wszyscy razem, całą rodziną. Wymyślamy nazwy, jeździmy na różne festiwale, stoiska. Odwiedzone na Górnym i Dolnym Śląsku osoby oznaczamy na mapie z klimatem i z pasją. To laureaci konkursu Marka Lokalna z terenu lokalnych grup działania Leśna Kraina Górnego Śląska oraz Brynica to nie granica.